Cześć, ja jestem Matif, a w tym filmie pokażę Wam najlepszą taktykę do grania na arenach czy też turniejach. Na start zostaw łapkę oraz suba, jeśli materiał Ci się spodoba. Wbij także na Discorda, ponieważ staramy się tam dobić 100 osób i to tyle, lecimy już do odcinka. Cała taktyka będzie polegała na poleceniu na kurzące kominy, na których zacznie się cała nasza droga ludu. No i tak, lecimy sobie, są dwie opcje. Albo wlatujemy tutaj od dołu, tutaj jak widzicie w tym miejscu, albo wlatujemy przez to okno, ale ja już tutaj do tego okna nie dolecę. Przez to okno, da się tam wlecieć, wystarczy po prostu lecieć w to okno i potem kucnąć i właśnie to mamy. Ja tutaj nie doleciałem co prawda, ale to nic nie szkodzi, więc tak. Następnie idziemy tutaj, tutaj jest często broń albo matsy. Tutaj mamy skrzynkę. Następnie nie idziemy tutaj, bo zazwyczaj ktoś jest za nami, jeśli to jest pierwsza lokacja, bo tam lądują ludzie. Tu mamy też broń, tutaj idziemy, tu też mamy broń. Tutaj nad nami jest skrzynka. Następnie idziemy tu, tutaj jest skrzynka i leżący item, podka lub broń. Tutaj mamy zawsze ammo boxa, ulepszonego lub zwykłego. Pod schodami może być zawsze jakaś, znaczy nie zawsze, ale może być jakaś broń. Tutaj mamy akurat pistolet. Idziemy teraz sobie na górę. Mamy tutaj ammo boxa oraz chesta. Następnie idziemy sobie tutaj i mamy chesta tutaj. Potem tak naprawdę mamy już wszystko zrobione. Wychodzimy sobie na dach i idziemy dojechać chłopów, którzy tutaj byli. Jeśli wejdą wam w drogę podczas jakby lutowania tego, to po prostu ich zabicie. Więc tak. Co robimy dalej, jak już po prostu ich pokonaliśmy? Pierwsza rzecz, jaka jest najważniejsza w sumie, to jak ich pokonacie i macie po prostu 100 HP, to nie pijcie potek. Bo robimy coś takiego. Lecimy sobie tutaj na komin. Kominem lecimy. I wchodzimy w slub traka. Lecimy na niego. Większość osób niszczy właśnie w ten sposób lub traka, że go po prostu tak niszczy, ale to nam zajmuje cenny czas, który możemy po prostu przeznaczyć na robienie fragów. Dlatego wchodzimy sobie do tira i cofamy. Jak cofniemy, to od razu nam się to zniszczy i dostaniemy kewa. Następnie idziemy sobie tędy, jedziemy na sad. Najczęściej właśnie w tą stronę jest strefa, jeśli jej nie mamy na kurzących. I jedziemy sobie tutaj, to zawsze jest jedna lub dwie osoby na sadzie w tym etapie gry. No i jak już je zabijemy, to je po prostu zabijamy. Możemy albo pójść na piechotę, albo pojechać tirem dalej na pustynię, na koloseum, a następnie na punkt zerowy. Po prostu WK-ować w midgame'ie. Lub jeśli chcecie mieć lepszy loot, jeśli pomidorek jest, tutaj jest akurat laboratorium bojowe i pomidorków, ogólnie NPC-ów nie ma, no to właśnie wam tego nie pokażę, ale tam jest pomidorek. Może on się nie respić, ale często się respi i mniej więcej tutaj, na tej linii, od stąd do tamtąd, do domku, zawsze respi się słonecznik. No i od słonecznika sobie wykonujemy zadania typu skocz do bel, czy ukryj się w schod stogu siana lub zniszcz belę. No i jak to zrobimy, dostajemy golda. Oczywiście na start areny dostajemy 50 golda. Zabijemy osoby, mamy mniej więcej 60-70 golda, jak wychodzimy z kurzących, no i to zbieramy sobie do tych 145, jak mamy niebieską pompę, to możemy sobie podejść do pomidorka. Pomidorek zawsze jest tutaj, w tym miejscu, w tym pokoju. Wtedy sobie go po prostu od niego ulepszamy broń. Możecie także ulepszyć zieloną pompę lub nawet szarą, jeśli macie dużo golda. Pomidorek, pamiętajcie, też daje wyzwania, które dają nawet więcej golda niż od słonecznika. Następnie bierzemy sobie kryształki lub jedziemy tirem, jak to woli, lub autem, jeśli tam jakieś znajdziecie, i lecimy na koloseum. Tutaj załóżmy akurat, że była jedna osoba i że ją zabiliśmy. I co robimy dalej? Dalej idziemy na Zero Point, chyba że nie mamy tam strefy. Najpierw przedstawię pierwszy scenariusz, w którym nie mamy strefy, więc tak. To się nie ma strefy na Zero Pointcie, ale tutaj na koloseum jest. Jeśli nie ma strefy na koloseum, idziemy tam. Z powrotem wracamy się, jeśli tam jest strefa. Jeśli nie mamy tutaj strefy i strefa jest tam, to tam idziemy.
A jeśli mamy strefę na Koloseum, tam nie ma, to robimy tak. Po prostu jesteśmy na tym Koloseum, bo jakby strefa była taka, że tutaj jest strefa, to tutaj nikogo nie będzie praktycznie, tu jest dead zone, ale tutaj, z całej mapy, będzie się schodziło dużo osób. I tutaj powiedzmy, strefa nam się kończy w tym miejscu. No i my sobie tu siedzimy, czekamy i po prostu jak ktoś idzie, to go odstrzeliwujemy. Potem jak do nas podejdzie, możemy go podjechać i go po prostu zniszczyć. On nie ma z nami szans, bo no, tak naprawdę nie ma co zrobić. Bo mamy nad nim ogromną przewagę. A jeśli teraz przedstawię scenariusz, jeśli mamy strefę na Zero Poncie. Na Zero Poncie zawsze się kręci dużo osób. Tutaj mamy zawsze skrzyneczkę. Bierzemy sobie ją, żeby jakieś leczonko może uzupełnić czy coś. Bierzemy kryształ i lecimy kryształem na Zero Point. No i na Zero Poncie tutaj zazwyczaj jest kilka osób, tu się klepią. Wiem to z doświadczenia, bo na każdej rundzie na arenie stosuję tą taktykę, jeśli gram solo, bo jeśli gramy duo, z moim duo, to latamy sobie na gasnące gaje, bo tam można kupić dragona, a on lubi grać z dragona, dlatego tam latamy. To też jest spoko, więc polecam na duo latać na gaje. Tam akurat nie ma większej filozofii co do taktyki, więc nie będę tego przedstawiał. No i tak, tutaj mamy dużo osób. No i tak, są dwie opcje, albo giniemy, albo ich wszystkich niszczymy. Jeśli ich niszczymy, to potem już nam nic nie pozostaje, tylko iść do strefy i dalej podjeżdżać. No i tutaj się tak naprawdę kończy wszystko, cała nasza taktyka, na tym to właśnie polega. No i to tyle w tym odcinku. Jeśli film wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, trzymajcie się i cześć!